Cześć! Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o czasownikach z przedrostkiem FER. Właściwie o trzech czasownikach, w których możemy dostrzec pewną zasadę, gdy właśnie ten przedrostek FER dodamy. To co ważne to, i musicie to zapamiętać, to czasowniki z przedrostkiem FER są nierozdzielnie złożone. Czyli ich nie rozdzielamy. No i słuchajcie, dzisiaj chciałabym porównać Wam takie pary czasowników jak liegen i verlägen, e, schreiben i verschreiben oraz laufen i verlaufen. Te czasowniki brzmią podobnie. liegen Verlegen, jaka tutaj może być różnica, ale słuchajcie, różnica w takim kontekście, w, zastos w zastosowaniu jest przeogromna. No bo posłuchajmy takiego zdania. Ich lege meine Brille. Auf den Tisch. Czyli po prostu kładę moje okulary na stół. Legen, kłaść. Eee, zaś, jeżeli chodzi o verlegen, to możemy powiedzieć, słuchajcie, takie zdanie. Mm, ich habe. Mm, ach, okej, okay, noch einmal. Ich habe meine Brille verlegt. Oh nein, wo ist meine Brille? Also, das heißt. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe. Czyli to znaczy, że ja właściwie nie wiem, gdzie ja położyłam te moje okulary. Czyli Verlegen oznacza, słuchajcie, zapodziać. Czyli Legen to po prostu kłaść, a Verlegen zapodziać. Szukamy jakiegoś przedmiotu i mówimy właśnie Ich habe mein Handy verlegt. Czyli zapodziałam moją komórkę. Oder Ich habe meine Brille verlegt. Czyli zapodziałam moje okulary. Um, czyli to właśnie znaczy ferligen. Jak widzicie, różnica jest ogromna w znaczeniu. Tylko przedrostek fer, a właściwie mamy nowe słowo. Um, mamy kolejne, kolejną parę czasowników. Laufen. Czyli iść, biec, verlaufen, zabłądzić Czyli możemy powiedzieć takie zwykłe zdanie Ich laufe auf der Straße, czyli idę, mm, idę sobie ulicą, idę po ulicy W jakimś określonym kierunku Ale jeżeli powiemy, słuchajcie, ich verlaufen, ich auf der Straße Mimo, że to laufen, verlaufen, znowu te czasowniki brzmią podobnie To jednak e, znaczenie znowu jest... E, Całkiem inne, a mianowicie ich verlaufen, myśl auf der Straße, czyli po prostu zabłądzić. Zabłądziłam na tej ulicy, nie wiem w którym kierunku e, powinnam pójść, czyli verlaufen, zabłądzić, laufen to po prostu iść. Chodzić, pójść, biec. Czyli widzimy tu już pewną zasadę, prawda? Czyli verlegen, gdzieś zapodziać, verlaufen, zabłądzić. No i mamy jeszcze kolejną parę, ostatnią parę czasowników: schreiben i verschreiben. Schreiben to oczywiście pisać. i schreibe einen Brief. Ja piszę list, was, schreibst du, co piszesz. Ale możemy powiedzieć, ich verschreibe mich. I co to znaczy? To oznacza, że Pomyliłam się podczas pisania. Pomylić się przy pisaniu. A brzmi podobnie. Czyli tu widzimy pewną zasadę, że właśnie gdy dodamy ten przedrostek fair, to w tej, w tej grupie czasowników, którą dzisiaj poznaliśmy, jest właśnie tak, że po prostu coś się zapodzieje, coś jest falsch To jest takie, taka dobra cecha tych trzech czasowników, czyli coś jest źle zrobione, coś się źle zadziało. I właśnie tutaj... Ten przedrostek fair nam występuje. Czyli verlegen, coś zapodziać, verlaufen, zabłądzić, verschreiben, pomylić się podczas przypisaniu, podczas pisania. Warto te, te pary czasowników zapamiętać. No i oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzach, kiedy wy użylibyście tych czasowników. Dajcie, dajcie podajcie swoje przykłady. Zawsze wtedy poszerzacie sobie, poszerzamy wszyscy, kontekst. Tekst użycia danego czasownika. No i słuchajcie, koniecznie zapraszam Was na mój Instagram, na którym codziennie pojawiają się nowe treści, nowe słówka, jakieś relacje, w których yy, wyjaśniam, wyjaśniam różne ciekawostki, yy, różne przykładowe słowa. Także koniecznie zajrzyjcie na, na mój Instagram niemiecki z przyjemnością. Yy. A także zapraszam Was na mojego Facebooka. Tam także pojawiają się różne relacje. Na przykład wczoraj była relacja z czasownikiem słuchajcie, winken. Winken oznacza machać. No właśnie, w jakim kontekście byście użyli tego czasownika? Słuchajcie, tą relację powtórzę specjalnie dla Was, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. I na te dwa, na te dwa social media Was zapraszam. Do zobaczenia i usłyszenia.